znaleźli w bardzo trudnych warunkach, o czym Państwo wyraźnie mówili. My jako członkowie Polskiego Czerwonego Krzyża, jako pracownicy, jako zarząd Polskiego Czerwonego Krzyża podzielamy Państwa niepokój dotyczący sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, dotyczący tego kryzysu humanitarnego, który tam istnieje. Podzielamy Państwa troskę o losy tych ludzi, którzy, tak jak mówię, nie z własnej winy, znaleźli się w naprawdę trudnej sytuacji. I to właśnie nas łączy, dlatego powinniśmy tworzyć wspólnie front organizacji pozarządowych, który by wywierał nacisk na decydentów w naszym państwie, chociażby w kierunku umożliwienia nam wejście do strefy stanu wyjątkowego. Nasz mediom, dziennikarzom takie działanie wspólne udało się i wczoraj, jak wiemy, podjęta została decyzja przez rząd o wpuszczeniu dziennikarzy na pewnych warunkach na teren stanu wyjątkowego. My jako organizacje pozarządowe tego zrobić nie potrafimy. Dzieli nas natomiast ocena pracy Polskiego Czerwonego Krzyża. Państwo wychodzicie z takiego założenia, że nam wszystko wolno. Niestety tak nie jest. My musimy wolno wam być odważnymi. Ale ja panom nie przeszkadzałem. Słuchaj. Nie, pan mi przeszkadza. Ale pan proszę mi przeszkadzać. Ale proszę nie przeszkadzać. Pan mi przeszkadza, nie realizując swoich obowiązków urzędniczych. Nie. Proszę nie przeszkadzać. Mam kontynuować, czy to nie bardzo ma prosimy, tak, jeżeli coś... Więc my jako Polski Czerwony Krzyż, po pierwsze, jesteśmy taką samą organizacją pozarządową, jak te stowarzyszenia, które Państwo realizują. Ale granica ustalenie, powiem konkretnie, że w tym sensie nie jesteście. Dlatego powtarzam, różnimy się w ocenie tego, co robi Polski Czerwony Krzyż. To jest podstawowa różnica. Państwo nie przyjmujecie żadnych argumentów, które Państwu przedstawiamy, to chociażby te na briefingu. Ależ wprost przeciwnie, jest raport, który jest odpowiedzią na ten briefing i który falsyfikuje tezy tam przedstawione. Ten pan to wszystko, to ja Państwu będę musiał serdecznie podziękować. W ten sposób nie będziemy rozmawiali, bo jeżeli chcemy rozmawiać, to bądźmy ludźmi poważnymi, odpowiedzialnymi. Nie, na razie, jeżeli mogę, bo by się przejmować. Co zrobił Czerwony Krzyż? Na tamtych terenach? To bardzo jestem ciekawa. Co zrobił Czerwony Krzyż na tamtych terenach? Zaraz odpowiem na wszystkie Państwa pytania, tylko dajcie mi powiedzieć moje stanowisko, stanowisko Czerwonego Krzyża w tej sprawie. Państwo macie taki pogląd, że Polski Czerwony Krzyż jest jakąś organizacją działającą na specjalnych uprawnieniach. Tak, ale one wynikają tylko z tego, że jesteśmy członkiem międzynarodowej struktury Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Czy my działamy dobrze, czy nie? Będziemy się na ten temat na pewno różnili bardzo długo. Nie chciałbym tego, ale tak jest. My nie otrzymujemy jako organizacja żadnych środków finansowych od państwa. Powtarzam, realizujemy tylko w imieniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Biuro Poszukiwań i Informacji i w ramach tego zadania poszukujemy właśnie ludzi, którzy się zagubili w tych trudnych warunkach. W tej chwili prowadzimy około 30 takich postępowań. Nie mamy dostępu do strefy objętej stanem wojennym. Nie mamy dostępu do informacji na przykład o wynikach sekcji zwłok, do danych identyfikacyjnych tych, którzy na granicy zmarli, z uwagi na to, że są to postępowania prokuratorskie objęte tajemnicą postępowania, tajemnicą śledztwa. Poza tym, tymi przypadkami zajmują się również służby.
służby specjalne. Nic na to państwu nie poradzi. Tak jak mówiłem, występowaliśmy do rządu już chyba sześciokrotnie o umożliwienie nam dostępu do tej strefy zamkniętej. Otrzymujemy każdorazowo odpowiedź odmowną, tak jak wszystkie inne organizacje pozarządowe. Ale państwo nie są organizacje. Proszę, przeczytać stronę organizacji, którą pan reprezentuje w Polsce. IFRC. Macie status hybrydowy. Nie jesteście ani organizacją pozarządową, ani organizacją rządową de facto. Macie status hybrydowy. Nie ja to mówię, lecz mówi to człowiek i mówi to przedstawiciel organizacji, którą pan reprezentuje. Proszę nie ugać tak bezczelnie. To słowo do składu. Drodzy państwo, państwo nie chcecie zrozumieć naszej sytuacji. Tak jak panu powtarzam. Po pierwsze, mówicie, że mamy środki rządowe. Nie mamy, jest to 1,5 miliona złotych, na które poszukiwam informacji. I 200 tysięcy złotych na promocję honorowego przyrodawstwa. Działamy na tych samych zasadach, co państwo w oparciu o ustawę o stowarzyszeniu. Nieprawda, ale nie. Przepraszam, bo ja zadam panu oficjalnie przez kamerą pytanie, proszę nie uciekać. Przepraszam bardzo, czy zna pan jakąkolwiek inną organizację w Polsce, stowarzyszenie, które działa na podstawie ustawy, specjalnej ustawy? Ta ustawa jest z 1964 roku i odnosi się do państwa takiego, jakim było. Kodeks cywilny też jest z 1964 roku, to nie zmienia faktu, że jest obowiązujące. Lata 64. Państwo się zmieniło zdecydowanie. Zbyło się wszystkich swoich zadań w zakresie społecznej. Pan może odpowiedzieć na pytanie, proszę do kamery. Czy PCK działa na podstawie specjalnej ustawy w Polsce, czy też nie? Dlaczego pan mówi, że pan działa na podstawie takiej samej, jak każde stowarzyszenie, co jest nieprawdą ewidentną? Potwierdzi pan to, że PCK działa w Polsce na podstawie specjalnej ustawy? Nie istnieje ustawa o Czerwonym Krzyżu, tak jak powiedziałem. Chcieliśmy tę ustawę zmienić. Istnieje czy nie istnieje? Istnieje, ale ona nie jest adekwatna do stanu dzisiejszego. Ani do tego państwa, które dziś istnieje, ani do tego Czerwonego Krzyża, który w dzisiejszych warunkach... Czy w statucie PCK? To jest w ustawie, już nie pamiętam. Istnieje artykuł 5. Istnieje artykuł 5. Może pan go zacytować? Nie ma takiej potrzeby w tej chwili. Natomiast zna go pan? Zna go pan? Doskonale. Punkt drugi tego paragrafu. Nie, przepraszam najmocniej. Wie pan, pan jest prezesem zarządu tej instytucji. Ja jestem zwykłym obywatelem. Ja znam, pan nie jest. Nie, w ten sposób nie będziemy rozmawiali. Nie będzie. Ja nie przyszedłem tutaj na rozmowy w tym trybie. Państwo powiedzieli, co o tym sądzą. Państwu nie dajecie powiedzieć najprostszych informacji dotyczących polskiego przemysłu. A wykazuje pan brak szacunku dla prawa. Nie. Była wygłoszona najpierw przez prezesa Krasika, potem przez państwa na konferencji postrajkowej. Zapraszam państwa i słuchających naszej rozmowy do przejrzenia raportu, który jest odpowiedzią na kłamstwa, a było ich mnóstwo, sformułowane przez pana i państwa, pana współpracowników w czasie tej konferencji. Pan pozwoli. Pan się powołuje na... Michale, jakbyś był... Pan się powołuje na środki krajowe, którymi nie dysponujecie. Dwa dni temu IFRC przelało na konto Polskiego Czerwonego Krzyża ponad 400 tysięcy franków szwajcarskich, to jest ekwiwalent 2 milionów złotych polskich niemalże, na działalność statutową w obronie zasad, których ma bronić Polski Czerwony Krzyż. To są ogromne pieniądze. Połączmy to z ponad 1 milionem złotych przelanych na konto Polskiego Czerwonego Krzyża, wydanych na zakup sprzętu ratunkowego w zeszłym roku przez Amazon.pl. To są ogromne środki.
To jest też ogromna urzędnicza odpowiedzialność.